Patrycja, pierwszy raz od rok widzieliśmy Ciebie chwilę temu na lód. Ludzie mogli oglądać, że znowu jesteś w pełnej dyspozycji, tak? Jak się czujesz? Czuję się bardzo dobrze, dziękuję. No tutaj widzieliście mnie na długim torze, ja się ścigam na krótkim i tam mi idzie o wiele lepiej, więc jeżeli ktoś by bardzo chciał zobaczyć mnie i resztę od to teamu, to zapraszam do Białegostoku. No ale ja wiem, że ten rok nie był najłatwiejszy. Cała rehabilitacja i tak dalej. Ale słyszałem, że ostatnio znowu na trening, nieźle sobie radzić. Radzę sobie, są cele, są to małe kroczki, które dla mnie są bardzo ważne i pod skrzydłem takich dobrych trenerów, którzy są spokojni i wiedzą co robić, ja jestem spokojna i dla mnie to sama przyjemność, nawet po tak ciężkiej kontuzji wracać i robić każdego dnia najlepsze co mogę na dany moment. A jak oglądasz swoją siostrę, która ostatnio bardzo dobrze jedzie, co wtedy czujesz? Czuję radość. Na pewno to nie jest zaskoczenie, bo my wiemy, na co Natalkę stać, więc tak naprawdę wiemy, że ona się uczy i zbiera doświadczenie, a że to doświadczenie przynosi jej medale, to jeszcze tym większe to szczęście. A nie masz coś takiego, że nie możesz się doczekać, to ten moment, który ty znowu z nią możesz się ścigać? Nie, nie mam czegoś takiego, bo ja wiem, jaką pracę do tej pory wykonałam i wiem, jakie wymagania mogę mieć w stosunku do siebie, więc staram się nie wybiegać tak daleko, ponieważ no, mogę sobie tylko zaszkodzić takim no, wybieganiem i oczekiwaniem może od siebie zbyt dużo, niż tak naprawdę na dany moment mogę zrobić. A kiedy myślisz, widzimy się na pierwsze zawody? No pierwsze zawody, troszeczkę termin jest przyspieszony, ponieważ chyba treningi idą lepiej niż się spodziewaliśmy, więc pod koniec stycznia będę na pierwszych zawodach w Polsce. No i tego chciałeś faktycznie pokazać. Patrycja faktycznie jest już z powrotem. Nie? Możemy zamykać stronę na Facebook X dni do powrotu. Jeszcze czekamy parę tygodni, a potem już jesteś u nas. Bardzo jesteśmy szczęśliwi z tego, że weszło z tego wszystko te złe czasy na dobre. Życzę Ci bardzo wesołych świąt i no, niech ten nowy rok nam przynosi jeszcze większe sukcesy i Ciebie przede wszystkim, bo każdy czeka na ten moment, że Ciebie znowu widzimy, nie tylko tutaj na Stegne, ale zaraz już na pierwsze zawody w Polsce. Na koniec życzę. Dziękuję za życzenia i Wam wszystkim również wesołych świąt. Dziękuję.